Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, wracamy do Ancient Dungeon. Tak, dokładnie. No i kochani, co my dzisiaj będziemy robić? No, dzisiaj będziemy chcieli pokonać bossa. Nie mogę dłużej trzymać tego w tajemnicy, poczucie winy jest zbyt duże. Przed pisaniem atramentem rysuję poziome linie na pergaminie, a potem wycieram ołówkiem. Moje nienaganne pismo to kłamstwo. Brudne, brudne kłamstwo. Tak, kochani, ostatnio odblokowaliśmy sobie Hidden Passage. A nie, nie zapisało się. No to już sobie odblokowaliśmy. Jesteśmy po pierwszym ranie, niestety ostatnio przerwało mi połączenie na połączenie na routerze. Słyszałem, że w lochach są kupcy, którzy sprzedają dziwactwa. Bądź ostrożny, przyjacielu. Wszystko, co tam mieszka, z pewnością chce ci zaszkodzić. Zastanawiam, spoko, tu jeszcze nie odblokowaliśmy kowala. To była dla mnie długa, zimna podróż, więc przed wejściem ogrzałem się trochę przy ognisku. Nadal to samo gadasz. Dobra, dwa razy weszliśmy, z czego raz w sumie tylko weszliśmy normalnie. Ja jeszcze tylko zobaczę sobie. Czekajcie, mam wrócić do gry, to nie to. Kurde, mam nadzieję, że jest ten stream mode włączony. Dobra, jest włączony chyba. Bo ja wam wczoraj tłumaczyłem, że jest tylko jedna soczewka widoczna. Tak, ale tylko w niektórych grach. Tutaj jest opcja... Na szczęście płynnego przechodzenia tego ekranu. Jakbyście zobaczyli, jak to wygląda normalnie, to byście się przerazili, bo tam nic nie widać. Może teraz wam zrobię taką wstawkę. Może, o ile jeszcze nie skasowałem tego materiału. No, i właśnie dlatego myślałem, że będzie to kiczowo to widać. Ale widać, że na tym stream modzie macie nie dość, że tutaj UI, które mam na ręku, to jeszcze właśnie macie ten płynny obraz. Dobra, wchodzimy do dungeonu. Wchodzimy do dungeonu. No i tak. Wiemy, że mamy noże. Nie wiem, te noże są chyba nieskończone. Tak mi się przynajmniej wydaje. On wraca! Wow! On wraca, jestem jak Thor. Nie, ogólnie może ci się śmiać, ale jakoś tak w Marvelu to ja nie siedzę. Dobra, widać, że te mapy się randomizują. O, nie mogę tu przejść, odpycha mnie. Dobra, kluczy nie mamy żadnych. Nie dam ci się nabrać tym razem. Cholerne slajmy. Jezu, ile one mają DPS-a? Znaczy DPS-a, ile obrony? Pyk. Nie ma dziada. Tu są jakieś drzwi, jak wygląda mapka. Tu mamy przejście nieodkryte. Ja mam ją. Jest tu ktoś? Tam jest coś dużego, tego jeszcze nie widziałem. Tego jeszcze nie widziałem. Kwiatek umiera. Tu mamy jeszcze jakieś urny, skrzynki. Zawsze to może coś jeszcze z tego wypaść. Mam taką nadzieję. Mam pierwszy klucz. Dobra, świetnie. Jabłuszko. Bierz to. Hej. No, weź to jabłko. To, a, to jabłko mi się tu wrzuciło. To jabłko mi się tu wrzuciło, dobra. Czyli zyskaliśmy tylko i wyłącznie... Niestety... Jabłuszko. Mam nadzieję, że znajdziemy... Jeszcze jakiegoś DPS-a. Ale go zrobiliśmy. Się obroniłem pięknie. Normalnie jak... W ogóle możemy tak to trzymać. W obojgu rąk. Nie, dobra. Tam coś było? Nie. Zdawało mi się. Więc zombiaki mnie chyba najbardziej przerażają tak naprawdę. Dzięka. Klucz? Tak. Kluczyk mamy. Więc mówię, ta gierka ogólnie bardzo przypomina mi The Binding of Isaac. Mega mi przypomina The Binding of Isaac. Są jakieś drzwi. Kurde, to jakieś nowe... Nowe moby są. Dostał. Tak się bronimy.
I wydaje mi się, że te ogólnie banery tutaj sugerują nam, że znajdujemy się blisko bossa. O! Dobry w rzucaniu tutaj nie jestem. Mają mało HP. Kurde. Dostał. O! Chodź tu. Dobra, ale ja się chcę jeszcze wrócić. Ile goldów? No nie no, kupiec to tu musi być. Dawaj, Kasiutkę. Kupiec to tu musi być. Ewidentnie musi być. I to zanika, to też zauważyłem. Tam jest jakaś rękawica. Bierzemy. Muszę bliżej podejść. O. O. Czym ty jesteś? Dwelling Gloves. Aha, czyli troszeczkę zwiększa obrażenia przeciwko przeciwko takim mobom, które jeszcze nie zostały ruszone. Jestem, bierzemy to pierwszy item, świetnie. Mamy właśnie te Dwelling Gloves'y. Świetnie. Zobaczymy, ile pierwszy cios nam da. A ty czym jesteś? No, weź. To blisko? Demanding Orb. Aha, czyli to jest taka krew. Jak mamy w tej chwili w tym? W Darkwoodzie. Ja nie wiem, jak to zabierać. A tak! I tak też się zabiera. Dobra, rozumiem. Ja już wszystko rozumiem. Ach, dobra. Jeszcze oczekuję, że znajdziemy jakieś przedmioty, które nam tego DPS-a zwie... Noż kurwa jego w dupę mać. Naprawdę? Gro? Seriously? Czemu ty mi nie mówisz, że to się rozwala? Czemu? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. O, dobra, no to czyli mamy już tylko jedno wejście. Czyli tak jak mówiłem... Wow. Jeżeli świeci na zielono, to one są chyba respiące się. Jeżeli nie świeci na zielono, znaczy, że się nie respią. Sklep? Tak, 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 kochani, to jest sklep. Dzień dobry panu. Możemy z tobą porozmawiać, nie? 30 końców, ja mam tylko 16. Jeżeli ukończysz obszar, twoje obrażenia białe albo zasięgowe zostaną delikatnie zwiększone. Spoko. Jeden klucz za 5 monet. Czy mam jakieś klucze? Mam jeden klucz. Tu są te jabłuszka do Regenerata. Też jest to jabłuszko do Regenerata. Zobaczę, czy mogę... Nie obrażasz się? Tu nic nie ma. No i ostatnim czasem, jak właśnie tutaj byłem, miałem pół chyba serca, czy jedno serce, już nie pamiętam. I stwierdziłem, a podejdę do tego pana i go uderzę. No i... A i zresztą, może kiedyś wam to jeszcze pokażę, ale to chyba nie teraz. On jest jak boss. On jest jak boss. Dobra. Mówię, szkoda. Ten był jakiś inny. Nie dość, że wytrzymalszy, ale nie czarżował. Cielitarny? Czym ty kurwa byłeś? Won do piekła, kurwa wściekła. Oj, miałem nie przeklinać na tej serii.
Ej, no słuchajcie, ja jestem jaki jestem. 22 monetki, mało. Nie starczy nam tamto. A szkoda, bo w sumie spoko, jeżeli byśmy kończyli wszystkie te area, które robimy. Tylko tak, tu jeszcze jakieś przejście chyba było. Tylko nie pamiętam gdzie. Jeszcze zobaczę. A nie, czekajcie, dobra, bo my tutaj... No, daliśmy dupy, no, jakby nie powiedzieć. Jakby nie powiedzieć, daliśmy dupy. Znaczy, ja dałem dupę. Dupy. Dobra, mamy tak. 3 serca, jabłuszko, to główienko do otrzymywania obrażeń. Zobaczymy, jaki boss tam teraz wyskoczy. Może powinienem sobie kupić jeszcze jedno. Poczekajcie, bo jeżeli sobie weźmiemy... No właśnie, jak wziąć na przykład to? O! Rzucam pod siebie, mam buffa, tak? Tego nie pokazuję. Ale chyba tak. To ja bym kupił sobie jeszcze jedno. Ej, kupiłem to, no i co? Dobra. Mam jeszcze jedno serduszko, mogę iść walczyć z bossem. Jestem ciekaw, co to będzie za boss. I obawiam się, że może być ciężki. Więc dzisiaj będziecie mieć potyczkę z bosidłem. Kolejną. Oj, mała ta arena. Czekajcie, ja się muszę... Dobra, jestem dobrze ustawiony, dobrze ustawiony. Dobra. Przygotowania. Dwie potki są. Boss. No i co? Lecimy. Znów King Slime. Aj, dobra, ale dostał. Ach. Zabity! Bon. Gnojki. Zabity. Boss pokonany. Pierwszy boss został pokonany. Ale stresik jest, powiem wam szczerze. Dobra, schodzimy niżej i widzę, że mam jakiś przedmiot do wyboru. Czym ty jesteś? O kurde, to jest... Crimson się zaczyna. Czym ty jesteś? Regenerate... Przepraszam, Engagement Ring. Sacrifice your health to gain twice that amount of protection? Poświęć swoje życie, żeby zdobyć podwójnie do ochrony. Dziwne. O kurde, ale nie mogę regenerować życia, to po co mi te... Kurde, faja! No dobra, mam 6 serduszek, ale nie mogę ich regenerować. To jest jak w Isaacu. Save and quit. The Infested Dungeon. Dobra. Journal page. Kartografer. Wydaje mi się, że moje obecne miejsce pobytu było kiedyś prawdziwymi lchami. Cele z żelaznymi prętami są powszechne, a ja zmiażdżyłem już sporo kości pod moimi niezdarnymi stopami. Niespotykany jest natomiast rosnący tu czerwony grzyb. Zebrałem próbkę do badań, co być może na szczęście sprawiło, że w moim plecaku pojawił się zapach cynamonu. Mapa posuwa się do przodu, najlepiej jak potrafi. To miejsce nie przypomina nic innego jak masę splątanych lin. Dobra. Mamy save and quit. Idziemy dalej. Idziemy dalej, w razie czego wrócimy tutaj do tego miejsca. Jak gdyby nam nie starczyło czasu. Oho. Larwy. Coś tam jest. Coś tam jest. Szybkie są. Szybkie są, mega są szybkie. Mega są szybkie. Gnojki.
Stoły też mogę rozwalać, więc luz. No serio, tu jest sporo tych rzeczy. Pierwsza skrzynia zwykła. Czym ty jesteś? Orb Fury. Throw at your feet to temporary deal increased damage. Czyli, że mamy zwiększone obrażenia. No musimy to niestety zostawić. Zresztą te jabłuszka już są nam niepotrzebne. Szkoda, kurde szkoda. Naprawdę bardzo szkoda. Oj, ja wolałbym regenerować to zdrowie niż mieć podwójną ilość. A właśnie, ej, bo ja zapomniałem, że mam wykupiony ten bonus. Może powinienem walić w ściany? Pyk, 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 nie. To trochę wygląda, jakby coś tu było. Ja o tym całkowicie zapomniałem. Aha, to był trapik. I straciłem health'a. Będę teraz macał ściany. Nie. Niestety nie. Jakaś kostka. Tu jakaś kostka. Jakaś krew. Pyk, pyk. Zawsze mi mówili, bądź kowalem swojego losu. Teraz jestem górnikiem. Uuu, cóż ty. Charm of First Love. Zwiększa twoje maksymalne zdrowie. Mamy jedno czerwone serduszko. Ha, dobra, 2, 4, 6, 7 serduszek. 7 serduszek mamy i się nie obawiamy. O nie, i save zginął. Niedobrze. Oho. Oż ty gnoj. Te są cięższe. O, jeszcze zarodniki wypruwają. Golda. Chodź nożyk. Robię się coraz lepszy w tą grę. Może nie jakiś super dobry, ale coraz lepszy. Cały czas musimy obserwować w razie czego ściany. Czy w tych ścianach może być jakieś przejście? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ja to nagrywam przed pracą dzisiaj. Tak więc przedwczorajszy odcinek mieliście wczoraj. Znaczy, tak, nie, wczorajszy odcinek mieliście przedwczoraj. Dobra, o, tu się jakieś trapy zaczynają pojawiać. Ha, ciota, ciota. Ej, co? Skąd? Ja go nie widziałem. Skąd on spadł? A już zrobiłem swój tryb. Kurde. Och, kurwa, tyle mi życia zadał. Gnój. Trzeba mieć oczy dookoła, głowy jedno w dupie najlepiej. Dane monety, mam już 22 monety. Widzę to. Secreto. Czym ty jesteś? Guton Mark. To jest active item, że jeżeli załadujemy, to możemy zadać małą ilość obrażeń wszystkim pobliskim przeciwnikom. Ale jak to się czerżuje? Nie wiem, w jaki to sposób działa. Dobra. Pierwszy secret za nami. Ja nie wiem, czy z tych skrzynek naprawdę może coś wypadać. Mamy dwa klucze. Jakieś przeciwnicy. Oho.
Oho, jakaś arenka? O kurwa. Ale nam HP zryły. Dziady jedne. Tam coś jest. A teraz się boję przechodzić. Teraz się boję przechodzić. Jak wygląda mapa? Tu nas nie było jeszcze. Jakaś biblioteka? Item. Item. Innocent Mark. Każde załadowanie przywołuje agresywnego Wispa. No dobra, a czy ja mogę jakoś te przedmioty się nie manewrować? Czy one się zastępują? Ja tego nie rozumiem, ale dobra. Kolejny przedmiot. Będą miały więcej. Wszystkie ogólnie mapki będą miały więcej skrzyń. Świetnie. Pytanie, czy tych skrzyń? Ale raczej byłyby crates, prawda? Pytanie, czy my idziemy teraz do bossa? Tak. Czyli wracamy. To mi tak podejrzanie wyglądało. Czym ty jesteś? A wiem, czym ty jesteś. Patrzcie. O kurwa, to jest tego więcej tu. Gdzież mam klucz? A, trigger to unlock. Nie mam już żadnych. Niestety nie mam już żadnych kluczy. O kurwa! No to bym się urządził. Journal page. Szanowny kupcze, proszę stosować się do poniższych zaleceń lub ryzykować, że klatka zwana twoim ciałem zostanie zmieniona na smakowity szlam. W twojej okolicy zmarł poszukiwacz przygód. Niezwłocznie odzyskaj jego ciało i spuść krew. Szklone jabłek są duże, należy zaopatrzyć się zarówno w donice, jak i małe skrzynki. Monitoruj infestację mimika, a Drain psuje smak. Uściski i buziaki, kupiec. Nawet tłumacząc to nie wiedziałem dokładnie, o co w tym chodzi. Kurwa, nie trafiłem. Mam 2,5 serduszka. No to jesteśmy w dupie. Nie mamy HP zbytnio. Ten Wisp za nami już nie leci chyba, prawda? Nie. Tylko go zużyłem. Hoppa. Czym ty jesteś? Dignoju. To są jakieś topory? Jakie dziwne moby. Czemu tu przedmioty się ruszają? A, widziałem cię. Tym razem się nie dam nabrać. Raz się dałem, drugi raz się nie dam.
O! Tam jeszcze jest. Właśnie, a czym jest to? Czy to była pochodnia po prostu? Chyba tak. Kurde! Dwa serduszka, ale jesteśmy w dupie. Mam nadzieję, że to jest sklep. Tak. Tu jest sklep. Ile mamy? 26. Nadal nie 30, więc oczekuję, że tu będzie trochę kasy. Co się stało? Żeby coś nie pasuje? Dobra, co jest taki sam przedmiot, taki tamten? Mam tego nie ruszać? No dobra, przepraszam. Ja bo jeszcze się, kurde, zdenerwujesz człowieku i po co mi to? Może bym jeden kluczyk wziął? Nie, kluczyk mam. Kluczyk mam. Czuję już pierwsze objawy. Czuję pierwsze objawy choroby lokomocyjnej. Kolejny przedmiot. Zaczynamy w żołądku na razie smyrać. Kurde, nie chciałem tego użyć. Nie chciałem tego wispa użyć. Co to jest? Nic tu nie było? A, tu jest. Stek regeneruje dwa serca. No tylko. Ja nie mam serc. Może ty przedmiotku mi dasz serca? Idzie slime. Idzie kolejny slime. I strzelający. Dobra. Powiem wam, że trzeba się tuż coraz bardziej pilnować. Czym ty jesteś? No, weź. O, kiedy jesteś na low HP, twój unik jest bardzo zwiększony. Dobra, dzięki, ziom. Oj, tam coś też jest. O. Nie! Zapomniałem, że to było zajście. Chciałem się bronić przed mobem, a jeszcze sam wpadłem w dziurę, ale jestem kurde lama. Kurde, to jest godzina. O, zaraz będziemy musieli kończyć. Te moby z zarodnikami są ciężkie. Kasa za ciebie jest. Widzę, że tu jest boss. No, delikatnie zwiększa twoje DPS-y zasięgowe. Dobra, idziemy zaraz na bossa, jeszcze tam przejdziemy na szybko, więc ja tak się już troszeczkę sprężę, bo zaraz muszę iść do pracy. Sobie to tylko wytniemy w cholerę. Ujrzałem, że jest boss. Tam jeszcze był jeden kwiatek. Tam skrzynka wzięta. Rzucanie tym nożem jest serio ciężkie. Skrzynia, a ja mam jeden klucz. O! Kurde, jak trafiłem. Dziko. Jabłuszko kolejne. Dużo życia, a ja mam ogólne mało zdrowia. Kolejne żyćku.
To jest nie fair. Kolejny. No i mam jedno serce, świetnie. Dobrze, Shiro, bardzo dobrze. Jestem coraz lepszy w tą grę. Powiedział, po czym skończył z jednym sercem. Nie, ale prawda jest taka, że w stosunku do tego pierwszego trybu, w sensie pierwszej mapy, to ten jest już znacznie cięższy. Rozglądam, patrzę, czy przypadkowo nie ma tu gdzieś jeszcze jakiejś dziury w ścianie, ale chyba nie ma. Dobra, idziemy na bossa. Jedno serce. Wątpię, ale spróbujemy. Zobaczymy, jaki będzie boss przynajmniej. Następnym razem może go zrobimy. No, żałuję, że wziąłem tamto serduszko. Wyszło, jak wyszło. Dobra, lecimy. Tak. Ja się jeszcze tylko przestawię. O, w ten sposób. Chodź, bossie. Doom Shroom. O kurwa, zjebałem sufit. To jest latający szrum. Pół serca. Jest to do wygrania. O kurwa, zapomniałem, że on szarżuje. Fuck! Nie zrobiłem dziury w suficie? Nie. Oj, kochani, no dobra, trudno, ale myślę, że i tak to było spoko jak na drugi odcinek. Następnym razem go pokonamy, bo już znam jego moveset, więc myślę, że już damy radę. Pierwszy był chyba trudniejszy, powiem szczerze. Pierwszy był trudniejszy. Przykupmy sobie coś. O, przez ten przedmiot przegraliśmy. Nie, nie przez ten, przepraszam. Przegraliśmy przez... przez ten przedmiot. To poświęcenie swojego zdrowia. Nie doczytałem dokładnie. Czarne serca. Zadychę. Ewentualnie merchanci oferują dodatkowe przedmioty na sprzedaż. Dobra, kupmy to. A tym razem, moi drodzy, dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro? Nie patrz na mnie tym pożądliwym wzrokiem. Poślubiłem panią wiedzy i nigdy nie będę niewierny. Uciekaj. Tu jeszcze kawał ma coś do nas. Czekajcie, zobaczymy. Jest ukończona. Co to jest? Uzbrojenie asesyna, jak nazywał to jemu dziadek. Kusza i sztylet wykonany ze stopu, który można znaleźć tylko w starożytnych lochach. Gratuluję? Dziękuję. Wykuwanie uzbrojenia zajmuje pokolenia mojej rodzinie. Mam szczęście, że udało mi się zadać ostatni cios, wykuwając to. Wystarczy. Weź ją i zniszcz to, co jest w środku. Zbyt wiele istnień ludzkich zginęło w tym miejscu. Odblokowano kombinację broni z kuszą. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Tu jeszcze z kowadła korzystać nie możemy. Czy widziałeś tego czarnego kota? To zły omen. Być może nie jest to najlepszy dzień na poszukiwanie przygód. No, standard. Dobra, czyli mamy teraz kombinację dagera, czyli sztyletu z kuszą. Zobaczymy sobie to w następnym odcinku. Jeszcze raz mówię, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej!